Niedziela Palmowa od starożytności jest niedzielą męki pańskiej. Jezus wjeżdża do Jerozolimy właśnie po to, by ofiarować tam swoje życie. Między Niedzielą Palmową a Wielkim Piątkiem jest zaledwie kilka dni. Psalm 22, on oczywiście nie jest opisem męki, no powstał znacznie wcześniej, ale widzimy w męce Jezusa realizację tego psalmu. Widzimy w tym psalmie proroctwa zapowiadane. Przebodli moje ręce i moje nogi. Realizuje się na krzyżu Jezusa. Ale psalm widzimy też, widzimy tak, że jest modlitwą Jezusa. Ale też ma jakiś pierwszy sens inny, ma też naszą interpretację dzisiejszą. Jest skargą sprawiedliwego, który jest prześladowany. Tego, który nie widzi swojego cierpienia, odrzucenia jako kary za grzech. Widzi jako konsekwencję wierności Panu Bogu. I nie wyrzuca tego Panu Bogu, ale do Niego się zwraca, licząc na Jego obecność, na Jego umocnienie, na Jego wierność. To nie jest kwestia tego, że mi się należy, bo jestem sprawiedliwy, więc Pan Bóg musi się mną zająć. Ale też nie tak cierpię, a więc cierpię za karę. Czy cierpię, czy nie cierpię, szukam tego, by być sprawiedliwym w znaczeniu wiernym zamysłowi Bożemu wobec mnie. Tym najpełniej sprawiedliwym jest Jezus, co go nie uchroniło od cierpienia. I ja łączę się z Jezusem, by być sprawiedliwym jak On, w sensie od Niego uczyć się wchodzenia w zamysł Boży wobec mnie. Co z tego wyniknie? Zostawiam Panu Bogu, bo Jemu ufam.